Podkarpaccy strzelcy, rodzina i mieszkańcy Rzeszowa uczcili pamięć pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, żołnierza Legionów pochodzącego z Kosiny koło Łańcuta. W przededniu 103. rocznicy śmierci bohatera walk o niepodległość Polski na cmentarzu Pobitno, gdzie został pochowany, złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Pułkownik Leopold Lis-Kula, nasz bohater, patron jednostki rzeszowskiej, jednostki strzeleckiej numer 2021. Jest to wzór dla nas, dla kadry, dla strzelców, dla najmłodszych członków Związku Strzeleckiego Orląt. Kim był? Był przede wszystkim najmłodszym pułkownikiem Wojska Polskiego. Jak napisał na wieńcu marszałek Józef Piłsudski, jego ukochanym żołnierzem, ukochanym chłopcem, genialnym strategiem, wspaniałym żołnierzem, zarazem wspaniałym człowiekiem koleżeńskim, pełnym troski o podwładnych. Poświęcił właściwie swoje młode życie, nie patrząc na żadne przyjemności, na cokolwiek innego poza walką o wolność ojczyzny. To ziarno zasiane kiedyś tam przez naszego przodka, no dalej ono żyje. Dzisiaj widzimy, że dzieją się rzeczy bardzo niebezpieczne za naszą granicą. Nie wiemy, co będzie dalej. Różnie może być.